Nowy dzień przynosi uczestnikom nowe, zaskakujące wyzwanie. Cześć! Moja pierwsza myśl, ojojoj, no to mamy najtrudniejszych klientów z możliwych. Moi drodzy, ten dzień będzie wyjątkowy. To są wasi klienci. Ponieważ ja nie przepadam za dziećmi, moja pierwsza reakcja była koszmarna. Stwierdziłem, że po prostu odwrócę się i wyjdę. Uwielbiam dzieci. Ja mam super kontakt z dziećmi w różnym wieku. Nieraz dzieci są męczące i nie chcą współpracować. I to jest ciężka praca z dziećmi. Dzieci, to są wasi fryzjerzy. Będzie fajnie? Będzie fajnie, zobaczycie. Nie! Nie! Nie chcemy! Ale nie podburzaj już ich! Mam kolejny dobry news. Będzie pomoc, ale i dodatkowe zadanie. Kochane mamy, dojdźcie do swoich dzieciaków. Czyli tak, spełniamy fantazję dzieciaków, ale również musimy uczesać opiekunów. Mamy, opiekunki, siostry, kuzynki, młodsze siostry i tak dalej. Dzieciaki mogą spełniać fantazje, mogą płakać, co się zdarza. Mamy są klientem bardzo ważnym, ale dzieci muszą być zadowolone. Wiecie, co robicie? Macie do uczesania klienta, czyli dzieciaka, bajkowa sytuacja, albo i duże wymaganie, mamę, opiekunkę i macie na to oczywiście pełno czasu, całe 3 godziny. Co będziemy robili? Na krótko obciąć włosy. Naprawdę? Pozwolisz sobie obciąć włosy? I nie będzie płakać. Nie będziesz? Pochodzę z wielodzietnej rodziny. Też mam siostrzeńców, siostrzenice, więc dla mnie to zadanie było strzałem w dziesiątkę. Co, gotowa? Tak. Patrzysz w lustro, czy nie? Tak. A, to twoje włosy! Możesz podtrzymać, jakie ciężkie, ale jak będziesz miała lekko na głowie. Kapi odcięła mi super włosy. I były wasek Ariomena. Nie ma mi pamięci? Nie da się chyba. Był to stres, że w ogóle cokolwiek robię z dzieckiem? Ale to dzieci spełniają sobie dzisiaj swoje marzenia. Zapomniał pan? Nie, nie zapomniałem. Będziemy się starać. Dyktował mi warunki, kiedy ma być strzyżony, kiedy ma nie być strzyżony, ale takie było zadanie. I tak starałem się zrobić, żeby to jemu było dobrze i żeby to jemu dogodzić. Mamy starczy? Dobra. Ja myślę, że Sebastian to najlepszy fryzjer świata. Mimo początkowych trudności, większości fryzjerów udało się zjednać małych klientów. Zobacz, jak super. Tak, żeby było. Fajnie. Podoba ci się fryzura? Tak, mam odwrotową fryzurę. Część uczestników zajmuje się dziećmi, a niektórzy stawiają na zadowolenie mam. Czyli się zmieniamy. Idealny w ogóle prezent. W sobotę mam urodziny, także... 18 oczywiście. Tak, oczywiście. A bym chciała, żeby mama zrobiła coś dla siebie, a nie tylko dla dzieci. Chcę pani pokazać, że można na co dzień być małą i fajnie wyglądać. Czas ucieka nieubłaganie. Fryzjerzy dwoją się i troją, by zadowolić swoich klientów. Słuchaj, Ania, jeżeli się nie wyrobisz z czasem, to ja tobie pomogę, tak? Wysuszę ci twoją klientkę, a ty na spokojnie zajmiesz się dziewczynką. Co no to możemy to? Tak zrobić. Okej. Okay. Najważniejsza jest współpraca. No, dokładnie. Kochani, słuchajcie, nie chcę was martwić, ale zostało wam dokładnie 5 minut. Więc na waszym miejscu zagęszczałabym ruchy, wykańczała wszystkie fryzury, no i szykowała oczywiście stanowiska pracy tak, żeby były gotowe. Pomożesz mi? W duszeniu? Tak. Ania, może byś pomogła suszyć albo prostować? Pomagam. Lekko pod spód, tak, jak chcesz. Lekko pod spód, ale bardzo, bardzo, bo chcę jeszcze te końce podpiąć, jak zdążymy. Masakra w ogóle, jest szokuje.
cieszy. Ale w szoku pozytywnym? No. Ania to jest chyba najlepszą fryzjerką. Ja myślę, że kawicy klapem floklam. Ja myślę, że ten pan, co mnie z tego wygląda, ten cały program.